A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Atom RPG. Zgodnie z planem wychodzimy dzisiaj sobie w teren. I tak myślałem i myślę, że na spokojnie możemy iść sobie do tego dudniącego lasu. Do popołudniowej niedzieli wciąż mamy jeszcze sporo tego czasu, więc zdążymy, zrobimy sobie tę lokację. Długo już z nią zwlekam, także nadszedł ten czas, żeby tam w końcu sobie zajrzeć, tak? Ostatnio zakupiłem tutaj fajną broń nową, amunicję do niej mamy, czapka na głowie. Jestem delikatnie ranny, ale zaraz wyjdziemy w teren, będę pewnie rozbijał obozowisko niedługo. Będziemy testować pieczoną rybę, jak tam doświadczenie wpada, nie? Mamy tutaj przedmioty do craftu, ale też brakuje trochę przedmiotów do craftu, żebym mógł ten craft uskuteczniać, więc na razie tego nie ruszę. No i chyba tyle, nie? No dobra, no to idziemy od razu. Idziemy. Dudniący las. Dan z fabryki zlecił nam to zadanie. A tutaj czytaliście mi to? A tu jest... Polonium tastes like pain. A to nie jest po rosyjsku. No dobra. Dan z fabryki zlecił to zadanie i tak właśnie długo już czeka, żeby dowiedzieć się, o co chodzi z tym dudniącym lasem. Postaramy się zorientować w sytuacji, jak sprawa wygląda. Po drodze pewnie jakieś ciekawe wydarzenia będą, bo to jednak kawał drogi jest. Znaczy, czy ciekawe, to nie wiem, no ale pewnie ciekawe. Dudniący las. Idziemy od razu. I o, już się postać zaczyna głodna robić, więc ja myślę, że rozbijamy obozowisko i testujemy tę pieczoną rybę. Od razu, uwaga. Jest taka opcja, trójoki pstrąg. Możemy zapiec pstrąga. Tak jest, zauważcie, 22 punkty doświadczenia. Za podgrzewanie puchy miałem zawsze 5 punktów doświadczenia tylko. 17 zdrowia odzyskałem, no jest bardzo dobrze. Myślę, że tak będziemy do tego podchodzić. Ryba ciężka, przynajmniej taki trójoki pstrąg. Ale już jedna upieczona, trochę się odciążyłem. Pewnie zanim dojdziemy do tego lasu tam dudniącego, to... No bo to już tu, bo to jednak jeszcze, no tak, dudniący las daleko. No to jeszcze pewnie tego drugiego pstrąga sobie upiekę. I już mi nie będą te ryby ciążyć. No i tak będziemy do tego podchodzić. Będę sobie tam z tej spiżarni... z bunkra izby handlowej wyciągał ryby i w terenie będziemy je sobie smażyć właśnie, zdobywać więcej doświadczenia w ten sposób. Tam były jeszcze jakieś inne ryby w tym bunkrze, nie? Może one mają inną wagę, może... Znaczy na pewno miały inną wagę. O, karawaniarze. Może jakiś inny exp będzie za te inne ryby. Jakoś nigdy tak na to dokładnie uwagi nie zwracałem, ale tak właśnie pamiętałem, że za ryby trochę więcej tego expa było. Dobra, zobaczymy. Może karawana ma coś ciekawego. Najlepiej jakaś amunicja, żeby była. To nie jest karawana, która mogłaby nas gdzieś podwieźć. O, jest amunicja taka fidelowa. O, ta moja też jest. Nawet bym tutaj jeszcze wyjął. O, ciasteczko. Ciasteczko trzeba wziąć. Pepesza. Za 3200. Ale czy wiecie, pepesza to jest... Aha, to jest ta amunicja też. No pepesza nie taka zła. No, nawet powiedziałbym pewnie bardzo dobra. Radziecki pistolet maszynowy, który w okresie II wojny światowej, już czytaliśmy, nie? Był podstawową bronią wojsk Armii Czerwonej. Jego zastosowanie było tak wielkie, że można powiedzieć, iż wygrał II wojnę światową. No tutaj ta cena nie jest jakaś taka zła. No to te amunicje też mogę właściwie wziąć. Szable można wziąć. Steampacka bym wziął. 322 ruble, tak? No nie wiem, wiecie, tam na poważnych przeciwników mamy teraz nową broń automatyczną, w których to broniach się specjalizuje. Na upierdliwców, bo po to się szkolę, tam szkoliłem, no jeszcze za dużo się nie będę szkolił w tych broniach krótkich, no ale właśnie bronie krótkie na upierdliwców, to nie będę na upierdliwców pepeszy chyba wyciągał. Więc lepiej sobie zaoszczędzę tę kasę.
No, skoro mamy tę broń automatyczną, tutaj, o, tego się mogę pozbyć. Przypominam, mamy papierosy na handel za questa tam pewnego. A ja wiem, no mogę niby brać te amunicje. Ale co by się mogło trafić fajnego pod taką amunicję, skoro pepesza się okazuje jest pod tę amunicję. Gdybyśmy gdzieś jednak ją znaleźli w terenie, ja wiem. Dobra, 322. Papieros taki za ile? O, 332. Ja myślę, że tak w zupełności wystarczy. Nie biorę tej amunicji. Coś byśmy jeszcze chcieli brać? Chyba nie. Woda po ogórkach jest. Ostatnio się przydała, nie? Kasy nie wyciągam chyba od niego więcej. Jakoś tak na handel sobie zostawimy, no chociaż z drugiej strony. Ale nie, poczekamy może na jakieś lepsze stosunki handlowe, może jeszcze jakaś karawana będzie, coś tam spotkamy. Niech będzie tak. Czyli 300... Aha, tu jest 332, nie 322, no to nie wiem, to musi nam dopłacić jeszcze troszeczkę. Nie zauważyłem tej środkowej wartości. No dobra, czyli tutaj handel. Karawana całkiem sympatyczna się trafiła, amunicja wpadła. Tylko jeszcze trzeba tutaj rozdać amunicję dla Fidela, ciasteczko dla Fidela. A poza tym tutaj wszystko w porządku jest, nie? Okej, to dzięki. O, a czekajcie, bo tu jest jeszcze jakaś jaskinia. To trzeba to zobaczyć. Ja tu sobie muszę do jaskini wejść. Dobra, zobaczmy, czy jest jakieś zagrożenie. Bo jeżeli by było zagrożenie w postaci szczurów, to bym im zmienił bronię na noże, tak? Ale nie, tu nic takiego nie ma. No dobra, to szukamy po prostu znajdziek. Mógłbym skaner odpalić, tak? Ale nie, no to nie jest jakaś taka duża lokacja i taka chaotyczna, skomplikowana, żebym musiał ze skanera korzystać. Jak będę w pobliżu czegoś wyjątkowego, to mi się podświetli, jak trzymam alt, a trzymam. Jakiś tutaj jest truposz? Tak. Możemy przeszukać truposza. Zobaczymy, co on tutaj ma. No jest zardzewiały nóż na sprzedaż, jakaś przedwojenna gorilka. Dajmy do Fidela. Może tak, żeby po dwie flaszki z każdego rodzaju miał. Tak, no bo wiecie, dwa przedmioty danego typu mogą ich właściwości, jakby bonusy się kumulować, a więcej już jakby ich było, to się nie kumulują, więc... No tam taka gorilka szczęście mogłaby na przykład zwiększyć. Gdybyśmy chcieli ryby łowić po pijaku, tutaj coś jest. Zamknięte, zobaczymy, czy bez wytrychów. Ta, bez wytrychów za pierwszym podejściem cegłę znalazłem. Wodę wypiję. No właśnie, mamy tych antidotów dużo, to nie będę się wodą przeciążał. Zrobimy, tak, jest papier toaletowy. Będziemy mogli z tytoniu tam coś zrobić. Tutaj tak... No, i taka jaskinia, zobaczcie, i już coś się ciekawego udało zgarnąć. Fajna sprawa. Okej, nic więcej tutaj nie dostrzegam. Wychodzimy, zmierzamy dalej zaraz do tego lasu. Dudniącego. Karawana. To jakiś samochód, ale taki nieklikable. Nic z tym samochodem nie zrobimy. No dobra, czyli było pierwsze wydarzenie, myślę, że całkiem fajne. Poziom głodu 500 na 1500. Idziemy dalej. Czekamy na kolejne wydarzenie i czekamy na głód, żeby upiec sobie kolejnego pstrąga. Julbarsowi na pewno też taki pstrąg smakował. I się Julbars nie może doczekać, kiedy się głodny zrobię, bo w tej drużynie to tylko ja się robię głodny. Tak to wygląda. Śledzi cię mała watacha głodnych wilków. Jeśli nie podejmiesz jakichś działań, na pewno cię zaatakują. O, to my atakujemy wilki. Julbarsowi i Heksogenowi niewiele do poziomu brakuje, także myślę, że jak najbardziej trzeba coś w tej sprawie tutaj zrobić. Gdzie te wilki? A, są tutaj. Od tylca mnie próbował zajść. No dobra, więc mamy do czynienia z takimi wilkami, tak? Ten jakiś taki biały, może alfa wilk. No to co, wycelowany w alfa wilka? A, tutaj celność. Okej, możemy w korpus zapodać strzała. Dostał w łeb.
Lekko zraniony, ej. Jakiś potężny wilk. Pojedynczy strzał w wilka. Dostał, jest ranny. Okej. Jaki wilk? Tutaj wywalił dwa pociski w niego Fidel. Dobra, dostałem gryza w udo, ale nic mi nie jest. Lecz nic mi się nie stało. Chociaż miałem serce w przełyku już. Celowany. Celowany, ja myślę, że tutaj w nogę. Pyk. Dobra. 22 punkty obrażeń. Ładnie oberwał. Zraniony. Nie wiem, wiecie co, chyba zejdę z linii strzału jednak. Żeby mnie tutaj nie zahaczyli, co wy na to? Bo pewnie nie zabiję go tym jednym hitem, skoro tutaj 22 wygenerowałem i on jest tylko zraniony, a nie prawie martwy. Pójdę sobie tu, puszczę turę i teraz niech go sobie tutaj zestrzelą. A to tylko dwa wilki były. No ale dobra, Julbarz widzę dostał level, czyli Hexogen chyba jeszcze nie. Ale to nie szkodzi. Tutaj przeładujemy. I zobaczmy tego wilka. To bierzemy. To bierzemy. A ten jakiś alfa był? Nie, taki standardowy chyba jednak. Okej, no to takie wydarzenie kolejne. No i sprawdźmy teraz, nie to. Sprawdźmy, tu jest wszystko w porządku. Chciałem sprawdzić tutaj. Fidel. No Fidel niedawno zdobył poziom, teraz aż tak szybko nie zdobędzie, ale Julbarz awansował. Dajemy mu więcej do sztuk walki, tak? Niech tak będzie. 122 sztuki walki u Julbarsa. On już tutaj pracuje nad kolejnymi poziomami. Jeszcze dwa punkciki do drzewka i damy mu tutaj dobry refleks. Plus 10 do kolejności w walce. Ekstra. A jeżeli chodzi o Hexogena, no bardzo malutko mu brakuje. Zabijemy byle co i już też będzie miał poziom. No dobra, jakiś szkielet na przystanku, bo to tak czasami bywa, że... Tam, gdzie mieliśmy tę zasadzkę, brody, to na przystanku, przy przystanku były szkielety do przeszukiwania. No okej. No to ruszamy dalej. No, już blisko dudniącego lasu. Jeszcze głodny się nie robię. Czy jeszcze jakieś wydarzenie będzie? Jest, już się głodny robię. Gang. O, trafiasz na gang, którego kazał ci się pozbyć komendant milicji krasnoznamionnego. Masz przynieść głowę ich dowódcy. Co chcesz zrobić? No to atakujemy, bo to jest zadanie. Pamiętacie, mówiłem, ten komendant policji w Krasnoznamionnym, on daje takie zadania, można od niego brać w nieskończoność zadania. Realizować je, brać kolejne, to akurat tutaj się udało natrafić na ten gang. On miał być właśnie w pobliżu tego lasu, nie? I zgadza się, trafiliśmy na nich. No to trzeba by ich porobić, no nie powinni być jacyś bardzo trudni, tak mi się wydaje, nawet mnie nie widzą tutaj. Okej, teraz mnie zobaczył, postanowił podejść bliżej. No, tylko dwóch jest? Czy? A nie, tu jest jeszcze jakiś, ale tak daleko od siebie stoją. Więc mamy czas, żeby ich jakoś porobić sprytnie. No dobra, celowany od razu. Chociaż nie, no może wiecie co? Może tutaj warto przetestować naszą nową broń. Co wy na to? Tak serię wywalić w niego? Jaka tu jest szansa? 81% tylko. Musimy pracować nad celnością. Wiecie, seria ma mniejszą szansę, żeby tam te pociski wchodziły, nie? Ale jakbym chciał na przykład celowanego, no to już normalnie 99%. No dobra, myślę, że możemy tak do tego podejść. 99% w oczy. No zobaczymy, może jakiś krytyk, coś tutaj. Za 31, no okej. Tylko żeby Julbarz za bardzo się tutaj nie wysuwał. Nie podoba mi się to, że stoję na linii strzału. Ja bym sobie przeszedł... Przeszedłbym sobie tu. Wiecie co? To znaczy tak, on ma idealnie punktu ruchu na dwa strzały. Więc nie chciałbym go przesuwać. Fidela byśmy przesunęli. Tak, żeby zajął pozycję tutaj. Tak jest. I ja bym się przesunął jeszcze kawałek tu.
Jeżeli Hexogen będzie miał akcję przed Fidelem, chyba będzie miał, no to kurde, Fidel stoi mu na drodze, trochę mi się to nie podoba, no ale dobra, nic się chyba strasznego nie stanie. Tok, odstrzelił go? Nie, strzelił Fidelowi w plecy, o tego się bałem właśnie. Ale spoko, tak delikatnie, już Fidel poprawił pozycję, teraz będzie okej. Coś tam się leczy, tak? A, chybił. Okej. No to celowany, jeszcze raz, po oczach. Głowę mu odstrzeliłem. Dobra, no spokojnie. No spokojnie przeładujemy. No no, trzeba więcej punktów ładować w te broń automatyczne, żeby nawet z serii z daleka móc skutecznie, wiecie, trafiać, nie? Tak trzy pociski, żeby ładnie wlatywały. Ale tak się coś nie kwapią, żeby do mnie podchodzić. Zobaczymy, czy wszyscy... A, bo... O nie, dobra, ten podchodzi. Poczekajmy na niego. Jesteśmy dobrze ustawieni. Nikt nikomu nie stoi na drodze. Ja nawet byłbym... A nie, no nie mamy teraz steampaków pod ręką. No dobra. A to mam czas w sumie. Wejdę do ekwipunku. To kosztuje dużo punktów akcji, takie wchodzenie do ekwipunku w walce, ale ponieważ są daleko, to mogę sobie na to pozwolić. Patrzcie, jak tutaj mi ścięło te punkty akcji. Ale sobie na to pozwolę i podleczymy lekko zranionego Fidela. Nie oszczędzamy steampaków na takie rzeczy. Wiecie, nie lubimy ladować, jakieś krytyki mogą nam wywalić coś. Niech oni będą uleczeni. Jeżeli mogę ich uleczyć, to leczę. Poczekajmy, niech on podejdzie. O, tutaj już ma zasięg. Dobrze, dobrze, poczekajmy jeszcze. Tak jest, jeszcze jeden. Dobrze jest. Zraniony, leczy się, podejdzie. Podchodzi jeszcze. Dobra, ja myślę, że Fidel przeładuje, to będzie mógł strzelić, nie? Znaczy postanowił nie strzelać z jakiegoś powodu. Celowany. No to ja tutaj strzelę w oczy z takiej odległości, patrzcie na to. Okej, mamy drugiego z głowy. To jest ta banda straszna, tak? Ten taki bez broni. No to ja myślę, że skoro bez broni, to nie ma się co go obawiać. Ważne, żebyśmy podchodzili tak, żeby nie był na linii strzału. Na pewno nie ma jeszcze jednego? Dobra. Na wszelki wypadek, chłopaki, zmieńcie broń. Jeszcze nie macie takich absurdalnych poziomów umiejętności, żebyście bez konieczności jakiejś takiej wielkiej strzelali sobie tutaj, gdy ktoś może stać na linii strzału. Dlatego ja sobie tutaj podbiegnę z Julbarsem. Tak, Julbars już tutaj podchodzi ostro. Dobra, z wycelowanego 99% po oczach. Okej, za 18 tylko, tak trochę słabo to wyszło, ale to nic. Podejdę jeszcze tutaj. Okej, Julbars za 2, Julbars ma pancerz teraz, on tam nic sobie nie robi z takich ciosów. Tutaj 2 ataki wyprowadza. Tak jest, ten już jest prawie martwy. Okej. Aha, nie mam teraz pistoletu, tak? No dobra, puszczam turę. O, pudło. No, coś tam się leczy, tak? Mogłem go dobić, to... To byśmy mieli jakiś medykament od niego, przynajmniej. Okej, miejmy nadzieję, że już zostanie dobity. Tak jest. No i poszło. Tak, Hexogen powinien dostać poziom. Dostał poziom. No, Julbars tam został lekko ranny, ale to zaraz rozbijamy obozowisko, więc... Nie ma problemu. Niech sobie tutaj zmienią broń z powrotem. Czy te bronie są załadowane? Bo takim podczas walki tutaj kazałem zmieniać. Tutaj jest 2 na 2. Hexogen ma amunicja 1 na 5. Dobra, ciekawe, którą on amunicję tutaj ładował. Tę przeciwpancerną czy zwykłą? Nie wiem, ale jest 5 na 5. Powinno być ok. No i dobra, przeszukujemy ich, tak? Ja może sobie... Kurde, wiecie co? Chyba dam im te steampaki. Nawet super stymulanty. Jakby się mieli wyleczyć. Oni mają się leczyć, gdy są ranni po prostu. Nie ciężko ranni, tylko ranni. Jak są ciężko ranni, już znaczy w sensie umierający, to mają uciekać. Jak są ciężko ranni, to super stymulant tak jednorazowo niech by sobie użyli. Czyli musiałbym... Nie wiem, dam im 2. Niech mają zamiast tych noży tak pod ręką. Żeby czasami miska z paramidu nie skorzystał, bo to wiecie, do questa jest. Hexogen też by dostał 2.
Jakbyśmy mieli dużo więcej amunicji, to nawet tych noży bym się im pozbył. Ale amunicję to nie jest tak bardzo łatwo. Gdzie jest mój pistolet? Tutaj. Okej, pistolet też by się przydało przeładować. Nie, jest przeładowany. Okej, zobaczmy, co oni tutaj mieli w ogóle. O, no ropa jest jak najbardziej super. Herbata, okej, papiery na questa, kasparamit na questa. To na sprzedaż, to do craftu, to... Dużo tych puszek, trzeba by je też zacząć sprzedawać. To na sprzedaż. Dobra, ten koleś. Nie stąpaj po moich stopach, powiedział. A co to jest? Pistolet z trzema lufami. Niezła robota. Plotka głosi, że podobne pistolety są używane przez strażników karawan kempingowych na zachodnich pustkowiach. Szansa na ogłuszenie, szansa na zacięcie broni. To ja tego nie chcę. Ja tego nie chcę, ale może... A, nie mogę tego rozładować. Nie, to sprzedamy. Ruble zabieramy. Papiery do questa. To tutaj, to tutaj, to tutaj. Patelnia na pierwszy rzut oka to tylko urządzenie do smażenia żywności. No, patelnia może być również używana jako niebezpieczna broń. 2% odporności daje i próg obrażeń plus 1 do ochrony. Szansa na ogłuszenie i przyzwoite obrażenia. Dużo punktów akcji wymaga. No, sprzedamy, nie? Piwo. Dwa piwa tak, żeby nosił. Tutaj. Dobra, to będzie miał akurat drugie piwo. Może jakąś herbatę zrobimy w ogóle? Teraz przed tym... Przed tym lasem. Trzeba by o tym pamiętać. Dobra, na razie tutaj to idzie. Skórzany napierśnik na sprzedaż. To na sprzedaż antidotum kolejne. Bardzo dużo mamy tych antidotów. Stymulant. To dla mnie. Okej, okay. Fajne łupy. Fajne łupy i jeszcze tutaj kogoś mieliśmy. Zobaczmy go. O! Głowa bandyty. Ohydna głowa przywódcy bandytów, z której żądał komendant milicji z Krasnoznamiennego. Niechaj okazywana będzie na znak twego zwycięstwa. Ha! No dobra, to ja to biorę. Herbata, herbata kolejna. Gwoździe będziemy mogli spróbować zrobić łopatę. Cebula jest w czymś w rodzaju twierdzy medycznej. No, szczytałem o tym, charyzma spada, ale wytrzymałość rośnie. No, na jakieś walki, coś tam, gdzie charyzma nie jest potrzebna, nawet możecie cebulę sobie łykać, nie? Taprofen, super, kasparamid znowu. Ej, stalowy napierśnik, kto dostanie stalowy napierśnik? Fidel ma chyba najmniej zdrowia, nie? Ja mam stalowy napierśnik, chyba Fidel powinien dostać. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, coś tutaj jeszcze ciekawego na tym obszarze, chyba nie... Znaczy tak, zaczynamy od Heksogena, bo zdobył poziom, tak? Jeżeli chodzi o Fidela, on ma 57 zdrowia. Julbarsa trzeba będzie podleczyć. 57, ta, Heksogen ma 68. Dajemy mu karabiny i strzelby dalej. On ma 21 punktów na poziom, bo on nawet nieźle ma z intelektem tutaj. Karabiny i strzelby. O, już nie będzie może w plecy strzelał. Jak będzie miał kogoś na linii strzału, przynajmniej spadnie szansa na takie dziwne cuda, nie? Po drodze tutaj, jak będą jakieś takie akcje bitewne. Tutaj jeszcze nic, no ale dobra, wzrosło mu zdrowie, nie? Ma 68 zdrowia, ja mam 69, tutaj tylko 57, no mało. Julbars ma 83 maksa, także Fidel dostaje... Stalowy napierśnik. Stalowy przedmiot noszony na piersiach, by ochronić tułów przed obrażeniami. Kolce na naramiennikach pełnią rolę dekoracyjną. Wykonali go współcześni płatnerze. Tak jest. To idzie dla Heksogena na sprzedaż. Aha, i mówiliście, że nie czytałem o pancerzu Julbarsa, tak? Prymitywny zestaw psiego pancerza, który zapewni twojemu psu ochronę przed uderzeniami, a nawet kulami. A nawet, jak nie zapewni, to spróbuję zapewnić. No tak. No dobra, Julbarz też ma pancerz. No, czyli Fidel już jako tak ochroniony też. Poziom głodu, ta, no trzeba obozowisko rozbić stanowczo. Wychodzimy z tego obszaru i od razu rozbijamy obozowisko. Czyli Stronga obalamy, tak? Znowu. Odciążę się w ten sposób. Wyleczymy się trochę.
To ja rozbijam od razu obozowisko. No to trójnogi. Trójoki Pstrąg. Trójnogi Pstrąg jakby był, to by była naprawdę ciekawa mutacja w tych czasach postapokaliptycznych. Przygotuj 22 punkty doświadczenia. Julbars 15 zdrowia odzyskał. Ja 4 punkciki. Julbars, jak tam twoje zdrowie teraz wygląda? Na maksa uleczony, wszystko w porządku. Wszyscy zdrowi. Jakby ktoś się pytał, czy wszyscy zdrowi, to wszyscy zdrowi. No, wywaliło mnie tutaj gdzieś na środku, tak? Ja muszę znaleźć jakąś krawędź. Okej. Tak patrzę, gdzie ten tabulator, żeby szybko doszedł do krawędzi, tak prostopadle w miarę. Coś tam omija chyba. Mam nadzieję, że tej po drodze nie było jakichś trucizn, ale nie. Wszystko w porządku. No, to dwa levele zdobyte, jakaś karawanka znaleziona, tutaj pancerzyk, zadanie wykonane po drodze dla komendanta. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z tej wyprawy. Nie wiem jak wy, nie? I jesteśmy w dudniącym lesie. No i tutaj trzeba się rozglądać dobrze. Burza w dudniącym lesie. Się okaże, że dudniący las dudni, bo są burze, ale to pewnie nie o to chodzi. No dobra, no to trzeba się rozglądać. Aha, ktoś tu już jest. No dobra. A co to? Zapolujemy na jelonka? Możemy. Tylko pewnie będzie chciał uciekać, co? Dostał. Jak ja go zestrzeliłem z tej spluwy naszej. Dobra, przeładujemy. Sorry, jelonek, ale 38 punktów doświadczenia piechotą nie chodzi. Tak jak ty tu chodziłeś. Zobaczymy, co ma jelonek. A jelonek, tu patrzymy, jakiś pancerz. Taki, wiecie, jakiś bojowy taki, które noszą, wiecie, żołnierze z jakiegoś takiego regularnego wojska. Są takie fajne pancerze. 3 sztuki mięsa ma po prostu. W ogóle musimy jeszcze pokraftować sobie w tym odcinku. No, tu jakiś taki zaułek. Zobaczmy sobie. Pochodzę z włączonym altem. Zaraz pójdziemy zagadać. Tam do tych kolesi, których widzieliśmy. Polowania na jelonki może tu będą. Mam nadzieję, że żadnego promieniowania, nic tu nie ma. Wszystko w porządku. Zresztą jakby było, to pewnie ci goście już by tutaj długo nie postali. Chyba, że to jacyś mutanci. Jakieś dziury. Tak chodzę tutaj naokoło nich, oni tak patrzą, nie? No dobra, trzeba by zagadać. O, jakby co, możemy tutaj coś sobie upiec. Aha, i tu się idzie dalej. No dobra, to po kolei. Najpierw tu. Dzień dobry. Kto tu jest? A, stop. Stop, jak ja tutaj mam z kimś gadać jakieś dziwne rzeczy, to czemu by nie zmienić nakrycia głowy? Na wszelki wypadek. Tutaj perswazja 125. Teraz możemy sobie gadać. O, twoje spojrzenie pada na młodą kobietę w wieku 25 lub 30 lat, stojącą przed ogniskiem w bardzo dziwnej pozie. Sądząc po braku rozmowy z jej obdartym partnerem czy jakiejkolwiek innej działalności, po prostu odpoczywa ona przy ogniu, być może próbując przeczekać noc. Jednak w tym samym czasie jej ciało, owinięte wszytą na miarę jesienną pelerynę, jest wyciągnięte i spięte. Jej ramiona są wyprostowane i wygląda na to, że jest w ogóle gotowa do zerwania z miejsca w każdej sekundzie. Jakkolwiek by to nie zostało przetłumaczone. Zresztą to nie jest strach. Przynajmniej nie dostrzegasz tej emocji na jej słabo oświetlonej płomieniami ogniska twarzy. Nasuwa się na myśl inne, dziwniejsze przypuszczenie. Nieznajoma stoi w pozycji na baczność, czekając na jakiś rozkaz. O, skupienie zadziałało. Oprócz tej niespodzianki zauważasz dziwne, niskie brzęczenie dochodzące z płaszcza kobiety, z żółtawej paczki w połowie wsuniętej do lewej kieszeni jej płaszcza. Zauważając cię, kobieta wzdryga się, jakby budząc się z odrętwienia, wyrywa staroświecką metalową strzykawkę zza pazuchy i chwyta ją za tłok niczym sztylet. Ostrzegam cię, jeszcze jeden krok i będę musiała się bronić.
Kobieta wykonuje ostre, krótkie skinięcie w stronę grubej stalowej igły skierowanej w twoją stronę. Wyjaśniam. Dostanie się tej mieszaniny nadtlenku sodu i wiórów aluminiowych do krwiobiegu szybko zamieni w żywą pochodnię każdego mojego przeciwnika. Nie tylko taką przeciętność jak ty. Kobieta milczy, oczywiście w nadziei, że jej tyrada zmusi cię do ucieczki. Oho, test intelektu, spróbujmy. Termitna mieszanina w strzykawce? Wybacz mi mój szyderczy chichot. Kobieta szybko ocenia twoje słowa i wkłada strzykawkę do kieszeni na klatce piersiowej płaszcza przeciwdeszczowego. Głupio się kłócić. Mieszanina została przeniesiona do danego pojemnika, aby zastraszyć mniej inteligentnych agresorów i ułatwić transport i dozowanie. Praktyczne zastosowania w walce nie okazałyby się adekwatne. Lecz chociaż mój blef został ujawniony i wyśmiany, ty też odkryłeś coś o sobie. Czy mam wątpliwy zaszczyt komunikować się z kolegą badaczem? Czy ta erudycja, którą właśnie dostrzegłam, jest tylko wytworem mojej wyobraźni? Może rozmowa pozwoliłaby mi wyciągnąć jednoznaczny wniosek. To prawda, porozmawiajmy, mam kilka pytań. Kobieta powoli wydycha. Słucham, kim ty właściwie jesteś? Kobieta kiwa głową do ciebie i odpowiada krótko. Anastazja B. Miło mi, a mnie nazywają... Kobieta patrzy na ciebie z obojętnością, która jest odczuwalna, pomimo tego, że w ciemności masz trudności z rozróżnieniem jej oczu. Jestem Procyon. Kobieta spokojnie kiwa głową. Imiona mają małą wagę, Procyon, znacznie mniejszą niż ludzie im przypisują, ale zapamiętam twoje, przynajmniej na czas naszej komunikacji. Skoro o tym mowa, muszę cię o coś zapytać. Kobieta obojętnie wzrusza ramionami. Wygląda na to, że rozmowa nie jest uciążliwa, ale nie podoba jej się o tak późnej godzinie. Jestem gotowa wysłuchać, ale czy udzielę ci odpowiedzi, to zależy od pytania. Powiedz mi, czym się zajmujesz? Kobieta długo zastanawia się nad odpowiedzią, po czym wzrusza ramionami. Wątpię, by moje kwalifikacje i tytuły okazały się dla ciebie czymś więcej niż pustymi słowami. Jeszcze bardziej wątpię, czy to miejsce, z którego tu przybyłam, powinno zostać ujawnione pierwszemu, kogo spotkałam. Powiem prosto, jestem naukowcem. Zaczęłam swoją podróż do tej anomalnej strefy 5 miesięcy temu, opierając się na wątpliwych informacjach w ramach grupy badawczej 6 moich najbliższych współpracowników i kolegów. Te informacje powinny być wystarczające, aby wyciągnąć właściwe wnioski. O, to wymaga dodatkowych pytań, mogę? Gotowa na odpowiedź. Powiedz mi, co sądzisz o tym dziwnym miejscu? Kobieta kładzie kciuk na czole w bardzo nietypowym, nieznanym ci geście. Myślę, że nie wyjawię nic szczególnego, jeśli powiem, że to miejsce, ten dudniący las, to strefa anomalna. W końcu każdy, kto ma nogi, może to zrozumieć, gdy poczuje dreszcze ziemi pod nimi. Przyczyny anomalii nie są mi znane. Znam za to liczne teorie na ten temat. Od absolutnie nic nieznaczących wynalazków kryptozoologicznych przedstawicieli lokalnych, dziwacznych pseudopaństw, po mistyczne interpretacje miejscowego kapłaństwa, które łączą ten obszar z aktywnością sił poza granicami ludzkiego zrozumienia. Dotarłam tutaj, by obalić te teorie, w szczególności jedną z nich, najbardziej absurdalną. Po tym jak tu skończę, rzeczywistość obawiam się będzie zupełnie nieciekawa. A to dlaczego? Bardzo ciekawa historia. Muszę ci o coś zapytać. Słyszałaś może coś ciekawego? Muszę cię rozczarować. Kobieta kilkakrotnie w zamyśleniu stuka się w czoło palcem wskazującym. Zresztą wielkiego kłopotu w opowiadaniu o tym miejscu nie widzę. Ekskluzywna, bezpiecznie ukryta przed światem społeczność specjalistów, z której pochodzę, wiele lat temu padła ofiarą tego, co zaczęło się jako absurdalna, na niczym nie opierająca się teoria i kontynuowało swoje istnienie jako dogmat okołoreligijny. Kurde, ona używa takich bardzo złożonych zdań, nie wiem czy zauważyliście, dużo wtrąceń jest. No jak to naukowiec, nie? Być może znasz koncepcję nieśmiertelności kwantowej zaproponowaną przez zachodnich badaczy w latach poprzedzających wojnę.
Istota idei jest bardzo prosta. Przewidywalny wszechświat jest tylko materializacją jednego z wielu prawdopodobieństw, punktem w nieskończoności, który, opierając się na większej zasadzie antropicznej, wygląda jak jedyny w swoim rodzaju tylko dlatego, że alternatywy nie są dostępne dla naszego postrzegania. W rzeczywistości liczba wszechświatów jest nieograniczona. Za każdym razem, gdy przed kimś lub przed czymś lub czymś pojawia się wybór, rodzi się nowy świat. Opierając się na wymownych metaforach, przedstawię następujący obraz. Wczoraj, po długim, żmudnym wyborze między stopą zmutowanej mrówki a gnijącym ciałem przydrożnego psa, wybrałeś na swój obiad to drugie. Zgodnie z teorią nieśmiertelności kwantowej, przez twój wybór stworzyłeś nowy wszechświat, w którym wszystko dzieje się tak, jak w naszym. Ale tam wybrałeś na swoją kolację mrówkową stopę. Bardziej dramatyczny przykład. Jutro spotkasz grupę złodziei i staniesz się ich ofiarą w przydrożnym rowie. Twoja śmierć, zgodnie z teorią, stworzy wiele wszechświatów, w których albo uciekniesz od swoich prześladowców, albo zabijesz ich podczas konfrontacji, albo nie spotkasz się z nimi w ogóle, albo nawet umrzesz, ale trochę inaczej. W jakiś sposób nadal istnieje potencjalnie nieskończona ilość czasu w nieskończonej liczbie światów. Oczywiście zakres teorii jest znacznie szerszy. Na każdy wszechświat, w którym urodziłeś się jako mężczyzna, istnieje wszechświat, w którym urodziłeś się jako kobieta lub w ogóle się nie urodziłeś. Na każdy wszechświat z bombą atomową przypada kilkanaście, w których taka technologia nie była konieczna dla rozwijającej się ludzkości. Przykłady są nieskończone. Wszystko to oczywiście jest niczym więcej niż eksperymentem myślowym. Jednak dla jednego z renomowanych naukowców z mojej małej ojczyzny pomysł ten przerodził się w manię, w obsesyjnie fanatyczną chęć odkrycia pomostu między naszym a alternatywnym światem i zapewnia naszej wersji ludzkości ucieczki do wszechświata, w którym nigdy nie doszło do niszczycielskiej wojny z 1986 roku. Ale wygadana, co? O jakiegoś ekspa nawet zdobyłem chyba zasłuchanie samo, nie? Po wielu samobójczych wypadach na powierzchnię, ten tajemniczy las został bez szczególnych powodów nazwany punktem koniugacji, sigilem wieloświata. Zgłosiłam się na wyprawę w to miejsce, aby raz na zawsze udowodnić szaleństwo teorii naszego przywódcy. Wyprzeć go dla własnego dobra i dobra naszej społeczności. I nic mnie nie powstrzyma. O, panie, znaczy pani, umiesz mówić? Nie mam co do tego wątpliwości. Rozumiem, porozmawiajmy o czymś innym, w porządku? Aha, tu nic więcej nie ma, tak? Handel też nic nie ma. 14 punktów doświadczenia dostałem. No dobra, zagadajmy może tutaj, ktoś jest jeszcze. O, widzisz zamyślonego mężczyznę po 40, a może... po 50, pocierając ze zmęczeniem czoło kciukiem i palcem wskazującym, spogląda na ciebie przez swoje maleńkie ognisko, przez stojącą naprzeciwko niego kobietę. Ciemność otaczającej cię niespokojnej nocy i nierówne, co jakiś czas drżące światło ogniska uniemożliwiają określenie nie tylko przybliżonego wieku, ale nawet rysów twarzy tej osoby. Wszystko w nim wydaje się niewyraźne, zamglone. Jedynie jego zniszczony płaszcz jest wyraźnie widoczny, szary, z wyjątkiem kilkunastu pospiesznie naszytych łat i zużyty do dziur. Skupienie zadziałało. Poza tym twój widok przyciąga też cały arsenał elementów radiowych, wystających z szerokich, miejscami rozdartych kieszeni, nieskomplikowanej odzieży podróżnika. Zauważasz też składaną antenę decymetrową, a także całą wiązkę tranzystorów, a nawet lampę lutowniczą, wychodzącą wężowym przewodem w trzewiach garnituru mężczyzny. Zauważając cię, mężczyzna wzdryga się i ostrym, precyzyjnym ruchem wyrywa spod płaszcza coś, co przypomina stos złomu, wciśnięty w półmetrowy cylinder. Przerażony wzrok mężczyzny spotyka się z twoim, gdy celuje tajemniczą jednostką prosto w ciebie. No, przechodzień, ani kroku dalej. Widzisz moje urządzenie? Kryoarmata, tak. Sam ją zmontowałem zgodnie z rysunkami z czasopisma Młodzież i Technika. Stąd wystrzeliwuje ciekły azot. Mężczyzna wskazuje zardzewiałą butlę z butanem przymocowaną do urządzenia.
Zamarzasz w mgnieniu oka na sopel lodu, po czym z tej oto lufy wystrzeliwuje mały młoteczek i jesteś w kawałkach. Czy wyraziłem się jasno? Nie za naukowo. W kawałkach. Żaden lekarz nie poukładałby tego do kupy. Byłeś człowiekiem, stajesz się chińską łamigłówką, szkatułką Lemarchana, tak. Mężczyzna milczy, najwyraźniej w nadziei, że jego tyrada skłoni cię do ucieczki. Test intelektu. Przepraszam, czy ten młoteczek wylatuje przy pomocy hydrauliki czy gazów strzelniczych? Mężczyzna przez jakiś czas pociera mostek nosa, po czym sfrustrowany robi wydech i opuszcza cylinder. Po kontakcie z ziemią krioarmata rozpada się na części składowe. Przekaźnik, tłumik samochodowy, kilka tranzystorów i przedłużacz. Chociaż każda z twoich opcji jest genialna na swój sposób, mylisz się, mój przyjacielu. To urządzenie utrzymywało się tylko na dwóch mocach – uczciwym słowie i blefie. Nie, nie myślcie, że jestem jakimś kłamcą, lecz my, ostatni kapłani nauki, ci, którzy próbują złapać za ogon ptaka oświecenia, nie jesteśmy wyszkoleni w sztukach walki. Osobiście nie posiadam nawet krajowych kwalifikacji na tym froncie potężnego i umiarkowanie przerażającego sambo. Urządzenie, które mogło cię zszokować, to tylko seria spontanicznych części skręconych drutami z przedłużacza. Lecz teraz, kiedy moje przysłowiowe karty się ujawniły, w czym mogę pomóc? Kolejna osoba, która używa bardzo złożonych zdań. Mam kilka pytań, jeśli mogę, oczywiście. Mężczyzna uśmiecha się bezmyślnie i pociera mostek nosa. Proszę, pytaj, kim ty właściwie jesteś? Mężczyzna chrząka i z dumą wyciąga do ciebie rękę. Anastas Borda, fizyk samouk do usług. A jak mój niespodziewany rozmówca jest zwany na świecie? Miło, a mnie nazywają Procyon. Bez pytania o pozwolenie mężczyzna chwyta twoją rękę i zaczyna energicznie ją trząść. To dla mnie zaszczyt, Procyon. Cieszę się, że widzę cię w gronie naszej rady naukowej, gdzie tylko ja, ty i to niesamowite pełne tajemnic miejsce. Skoro mowa o zagadkach, muszę cię o coś zapytać. Mężczyzna wesoło chrząka i klepie sobie po kieszeniach wypełnionych częściami radiowymi, powodując nieopisane skrzypienie i brzęczenie. Jestem przekonanym ateistą. Co więcej, mam tendencję do myślenia, że kult religijny jest szkodliwy dla mas i jest przyczyną większości światowych konfliktów w perspektywie diachronicznej. Ale nie wstydzę się powiedzieć, pytaj na miłość boską, mój przyjacielu, na miłość boską, cokolwiek. Aha, że jest ateistą, ale na miłość boską. No dobrze. Jak masz na imię, kolego? Aha, no to już mówił, tak? Jak mogłeś zapomnieć, mój drogi Procyon? Nazywam się Anastas Borda. Miło cię poznać. Bardzo miło, naprawdę. Przysięgam na całą moją wiedzę. Nasza radość jest odwzajemniona. Czym się zajmujesz? Mężczyzna z dumą wyprostowuje ramiona. Niegdyś tokarz uczeń, teraz wolny badacz. To tyle. Bogata kolekcja czasopism popularno-naukowych, które zebrałem w latach przedwojennych, jeszcze będąc żółtodziobem, wielokrotnie czytanych od deski do deski, pozwoliła mi zrozumieć wiele tajemnic wszechświata i wypędziła mnie z przytulności i ciepłego ojczystego kraju, nienaruszonego promieniowaniem gamma i falami teta, w poszukiwaniu odkryć, które poprawią ludzką kondycję. No nie, on jeszcze bardziej złożonych zdań używa niż ona. Cały ten tekst to jest jedno wielkie zdanie, nie? Z masą wtrąceń. Działam poza czyjąkolwiek jurysdykcją. Działam wbrew zasadom. Tylko leniwy mnie jeszcze nie obrabował, ale zachowuję wiarę w postęp nawet przy całkowitym braku opieki i wsparcia w osobie Komitetu Naukowego przy KCKPZR. Jest zrozumiałe. Jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, co sądzisz o tym dziwnym miejscu? Twój rozmówca rozbrzmiewa rękami. Towarzyszu, to miejsce wśród zwykłych ludzi nazwano dudniącym lasem. Jakich to prymitywnych teorii, które na próżno próbują wyjaśnić, dlaczego czasami się trzęsie, nie słyszałem. Trzeba to umiejętnie czytać, żeby te wtrącenia nie zakłóciły wypowiedzi. Normalnie masakra.
i tajna podziemna kolej dla ocalałych członków Komitetu Centralnego, i poligon do testowania bomb jądrowych w skorupie ziemskiej, i tajemnicza pokryta lasem jak jakimś kapeluszem fabryka, która dzień i noc produkuje pojazdy opancerzone dla brutalnej mitologicznej organizacji Atom, która rzekomo przygotowuje tylko amunicję do szybkiego zniszczenia ocalałych na powierzchni ludzi. Wszystko bzdury. W rzeczywistości to miejsce jest fizyczną anomalią, przepowiedzianą jeszcze przez wielkiego Konopytalo Arkadiusza w numerze czasopisma Młodzież i Technika z czerwca 68 roku. Przeczytałem to wiele razy, zanim doszedłem do tego, na pierwszy rzut oka, absurdalnego wniosku. Ależ ja gadam, pardon. Cóż, dlatego bardzo interesujące. Chcę cię jeszcze o coś zapytać. Słyszałeś może coś ciekawego? Och, och, och. Mężczyzna prawie skacze z radości. Słyszałem coś ciekawego? Czy wiem coś ciekawego, towarzyszu? Czuję się taki podniosły, że ledwo tłumię w sobie szalony taniec małpoluda, dzikusa, który pierwszy raz odkrył ogień. Masz takie sprytne spojrzenie. Nie, nawet nie zapytam. Po prostu oświadczę, że na pewno słyszałeś o teorii mnogiej jedności Konopytalo Arkadiusza, opisanej w czerwcowym numerze czasopisma Młodzież i Technika jeszcze w 68 roku. Ten geniusz, później dręczony karną psychiatrią, przyjął założenie tak wielkie, że przewyższało wszystkie teorie istniejące w świecie wielkiej fizyki w owym czasie, do tego stopnia, że nie wywołało żadnej reakcji ze strony społeczności naukowej. Oni, te personifikacje banalizmu, zakłopotani jego przeszywającą mądrością, nawet się nie śmiali. Nie wskazywali na niego lodowatymi, stwardniałymi palcami. Po prostu milczeli, zignorowali go. I jakże miał rację. Chodzi o to, mój przyjacielu, że nasza Ziemia nie jest jedyna. Podobnie jak niepozorny, ale bardzo istotny element każdego atomu, nazywany na Zachodzie nikczemnym słowem kwant, lub jak go nazywam ja, mikrosegmentoid, jest w stanie jednocześnie istnieć w nieskończonej liczbie pozycji, tak samo nasza planeta może mieć potencjalnie nieskończoną liczbę bliźniąt istniejących w tej samej przestrzeni, w tym samym czasie, ale na różnych falach radiowych rzeczywistości. Wyobraź sobie, dla uproszczenia zrozumienia, nieskończoną liczbę lalek zagnieżdżonych jedna w drugiej. Lecz jednocześnie owe matrioszki nie zmniejszają się w matematycznym postępie. Wszystkie są takie same. Każda malowana poczwarka nakłada się na drugą idealnie, identycznie, ponieważ jest to dozwolone przez różnice fal radiowych. Każda taka matrioszka jest odrębną rzeczywistością, w której wszystko jest takie samo jak tutaj, u nas, ale trochę inaczej. Gdzieś tam, a raczej gdzieś tutaj, tutaj, ale nie tutaj, tutaj, ale na innej fali radiowej, jest Ziemia, gdzie urodziłeś się z innym kolorem włosów, z inną, przepraszam za wulgarność, płcią. Jest Ziemia, na której w ogóle się nie urodziłeś, ponieważ twoi rodzice nie mogli się spotkać z powodu jakiejś fatalnej drobnostki. Jest nawet Ziemia, na której nigdy nie było tej przeklętej wojny. Wszystkie one istnieją w jednym punkcie, ale są oddzielone niewidzialną barierą częstotliwości radiowej. Jeśli jednak osoba z jednej wersji Ziemi nigdy nie może dostać się do innej wersji Ziemi i jej zbadać, to jak udowodnić, że teoria jest poprawna? To bardzo proste, mój przyjacielu. Według obliczeń wielkiego, siwego mistrza nauki, Konopytalo Arkadiusza, w paru miejscach każdej kopii Ziemi występują słabe punkty. Miejsca, w których fale radiowe oddzielające równoległe światy z wielu powodów geologicznych słabną i pozwalają na szczególnie uważną obserwację równoległych ziem. 14 punktów doświadczenia. A nawet na przekroczenie pozornie niezniszczalnych barier do innych światów. Ten las, nazywany przez lokalne chłopstwo Dudniącym, to jeden z takich punktów. Przebyłem ogromną drogę z mojej ojczyzny, żeby go obserwować. Do tej pory nie zauważyłem śladów obecności obiektów z równoległych światów, jednak teraz, kiedy tu jestem, takie odkrycie to tylko kwestia czasu. O kurde. No to nieźle. Oho, widzę, że masz taką samą pasję do tej teorii jak twoja towarzyszka.
Mężczyzna wzdryga się i zatrzaskuje usta na zalotku jakiejś nowej repliki. Wygląda na to, że się boi. Minęła prawie minuta, zanim znów zaczął mówić bez śladu dawnej radości. Przepraszam, o kim pan mówi? No daj spokój, kolego, wszystko w porządku? Jak to o kim? Tam, o niej, o kobiecie. Wskaż na kobietę przy ognisku. Mężczyzna ze strachem gapi się przez twoje ramię. Jego wzrok przeskakuje po wydeptanym kawałku ziemi, na którym stoi kobieta, ale nigdy nie skupia się na niej samej. Kobieta jest przesiąknięta swoimi przemyśleniami i nawet nie patrzy na was dwóch. Być może miałeś dobre intencje, które znane są tylko tobie, ale bardzo mnie teraz wystraszyłeś, przyjacielu. Nikogo tam nie ma i nie było. Spędzałem tę noc sam, dopóki ty nie urozmaiciłeś mojego wolnego czasu. Czekaj, przecież ona stoi tutaj. Mężczyzna cicho przełyka ścisk w gardle i patrzy na ciebie z ostrożnością, jak na niebezpiecznego szaleńca. Cóż, cóż, jak chcesz. Tak, oto ta kobieta, widzę ją. Wow, co? Twój rozmówca niezgrabnie kaszle i delikatnie odsuwa się od ciebie. Ale no, ej, do diabła z tobą, zmieńmy temat. Naukowiec zwraca się do ciebie z przepraszającym tonem w głosie. Mój przyjacielu, nie złość się, naprawdę nie wiem, o czym mówisz. A teraz powiedz mi, czego chcesz się ode mnie dowiedzieć? Aha. Dobra, zagadajmy do niej jeszcze raz. Posłuchaj, dziewczyno, twój kumpel udaje, że cię nie widzi, o co chodzi? Kobieta patrzy na ciebie z potępieniem. No co to za bzdury? Naprawdę myślisz, że jestem gotowa tracić czas na taki nonsens? Nie ma tu nikogo oprócz mnie i ciebie. Być może to ogłoszenie nieprawdziwości to jakiś stary, zakorzeniony w pionierskiej tradycji opowieści przy ognisku sposób na wzbudzenie we mnie strachu. Proszę bardzo, facet siedzi po drugiej stronie ogniska, też naukowiec, ale raczej wątpliwy. Twoja rozmówczyni nawet nie patrzy w kierunku, w którym jesteś skierowany. Zachęcam do obejścia się bez pseudonaukowych założeń. Ty i ja jesteśmy jedynymi ludźmi na przestrzeni setek metrów. Ale no, do diabła z tobą, zmieńmy temat. Dziewczyna zwraca się do ciebie z przepraszającym tonem w głosie. Proszę, nie potraktuj tego jak kpiny. Jak kpiny, ale czy wszystko z tobą w porządku? Te wizje świadczą o nieadekwatności twojej świadomości. Mów, czego chcesz, albo zostaw mnie w spokoju. No dobra, jeżeli faktycznie siebie wzajemnie nie widzą, to te ich teorie jakieś tutaj jakby zostają wcielone w życie. Równoległość wielu światów, jakoś tutaj się to przenika. No dobra, fizyka kwantowa, bardzo zaawansowana. Myślę, że Einstein byłby bardzo zadowolony z tej gierki, co? No dobra. Nie, no to chyba tyle. Zdobyliśmy niewiele expa, pogadaliśmy sobie z nimi. Jakby co, mamy ognisko tutaj. A, no i trzeba będzie badać ten las, ale to już w następnym odcinku, co? Upolowałem sobie jelonka. No tutaj widzę, jest jedyna droga. Więc tędy będziemy szli. O, jakieś pająki będą. Pamiętacie, mamy zadanie. Musimy pajęcze mózgi zdobywać dla tego rybaka tam z cumowiska. To tutaj już jakieś pajączki będziemy mieli. 20 mózgów tam było potrzebnych, tak? No to wątpię, żeby tutaj... Chociaż może. Nie, no tu jest 5 pająków. Wątpię, żeby na tej lokacji było aż tyle pająków. Nie kojarzę niczego takiego. No dobra. W następnym odcinku będziemy sobie dokładnie badać te lokacje. No, tutaj jeszcze ktoś jest. Miejmy nadzieję, że już nie jacyś naukowcy z takimi skomplikowanymi, złożonymi zdaniami. A króliki. Będziemy polować na króliki. No, tutaj coś widzę. O! Skrytka. Namierzyłem skrytkę. No, to jest taka duża lokacja, ale takie wąskie są tutaj przejścia. O, ta fuk. Kolejna skrytka. Tu jakieś grzyby będziemy zbierać. O, to jest fajne, to pamiętam. To jest bardzo fajne. Bardzo fajny motyw, taki totem, ale taki słowiański. Zauważcie, fajnie zrobiony. No, tutaj stanie się coś fajnego dla naszej postaci. Tutaj jest jakaś dróżka też. Wilki będą.
Dobra, widzę wilki. Aha, tu są te pająki, czyli tu nam się zapętli później. Z pająkami. Tu jest jeszcze jakaś droga. Taki rzut oka na dudniący las. Aha, i tu będziemy schodzić. Tu będziemy schodzić do podziemi. I badać, co się dzieje pod tym dudniącym lasem. Dlaczego las dudni? Ale to wszystko, znaczy nie wiem czy wszystko, no ale będziemy kombinować już w następnym odcinku. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.